Hello, my dear students. Witam serdecznie uczniów klasy szóstej. Today's lesson, today's topic for you. Can you hear Chopin on page 36? So please open your books on page 36 and please write topic. Can you hear Chopin? Czy słyszysz Chopina? I otwieramy na stronie 36. Okay? Tutaj zaczynamy, moi drodzy, od zadania pierwszego. So match the Polish musicians to the music types. Tutaj trzeba połączyć nazwy polskich muzyków do styli muzycznych, w których się wywodzą. Więc zapisujemy sobie exercise 1, zadanie pierwsze. Robimy raz, dwa, trzy, cztery, pięć podpunktów. Tak, wypisujemy kapela ze wsi Warszawa, Brodka, OSTR, Leszek Możdżer, Krzysztof Pendecki i łączymy z odpowiednim typem muzyki. Okay? Więc tutaj stopujemy film. Right. Mam nadzieję, że już jesteście, zrobiliście, tak? Takie rozgrzewkowe zadanie, ok. Kapela ze wsi Warszawa. I think it's gonna be folk music. Myślę, że będzie folkowe. No ale za chwilę zobaczymy. Brodka. Pop music, right? OSTR. It's gonna be rap music, I think. Leszek Możdżer. Jazz music, right? And Krzysztof Penderecki. Classical music, right? Show the answers. Yeah. Kapela ze wsi Warszawa. Folk. Brodka. Pop, OSTR, rap, Leszek Możdżer, jazz and Krzysztof Penderecki, classical music. Right. Mam nadzieję, że mieliście wszystko dobrze i odgadliście i było wszystko ok. Alright. No i mamy zadanie drugie. Drugiego nie trzeba będzie zapisywać, tak? Tylko przeczytać sobie pytania i ewentualnie zastanowić się samodzielnie nad tymi pytaniami. What kind of Polish music do you listen to? Czyli jakiej muzyki ty słuchasz, ok? No i wypadałoby rozpocząć od I listen to, ja słucham, no i tutaj I listen to pop music, rap music, reggae music, right? Who is your favorite Polish musician? Kto jest twoim ulubionym polskim muzykiem? Number three. In your opinion, who is the most famous Polish musician in the world? Czyli w twojej opinii, kto jest najsławniejszym polskim muzykiem na świecie? I numer cztery. What Polish musicians or bands would you recommend to teenagers from other countries? Czyli jeżeli spotkalibyście się z nastolatkami w waszym wieku z innych krajów, to jaki polski zespół bądź muzyków byście im polecili? Sam jestem ciekaw. Polećcie coś ciekawego w komentarzu. Z chęcią posłucham. Ok, so let's go to exercise 3. Jedziemy z zadaniem trzecim. Moi drodzy, za chwilę zapisujemy sobie ok. Zadanie trzecie. Usłyszycie wywiad z japońską turystką. Dlaczego ona odwiedza Polskę? Trzeba będzie usłyszeć i zapisać, dlaczego ona odwiedza Polskę. Why is she visiting Poland? Ok, listen and answer. Please. All right. I'm gonna listen to an interview with a Japanese tourist, right? Excuse me, have you got a minute for a short interview? Sure. I'm doing a survey for my travel channel. I'd like to know why you decided to visit Poland. Oh, that's an easy question. I love Chopin and I wanted to see his country. I'm from Japan and Chopin is very, very popular there. Really? Yes. We listen to his music at school. I think the Japanese like it because it matches our national character. It's elegant and romantic. A lot of Chopin fans from Japan visit Poland because they want to understand Chopin's music better. And I'm definitely one of them. That's great. Okay. Can I ask you some questions? Me? Yes, I'd like to know how much you know about Chopin. I've got a quiz in my travel app. Would you like to try? All right, I can try. Okay, okay, okay. Jeżeli potrzebujecie jeszcze raz, no to oczywiście cofamy o minutę 12. Natomiast dlaczego ona chciała odwiedzić Polskę? Bardzo prostej przyczyny, ponieważ uwielbia Chopina. Chciała zobaczyć kraj, gdzie skąd Fryderyk Chopin się wywodzi. Okay? No i moi drodzy, zrobimy sobie quiz o Chopinie, który macie tutaj w zadaniu obok, tak? Czyli zadaniu, tutaj widzicie, tak? Koło trzeciego zadania. Najpierw zrobimy sobie ten quiz, a za chwilę posłuchamy, czy mieliście rację. Okay? Więc zapisujemy sobie zadanie czwarte. Please write down exercise 4. Right? Zapisujemy zadanie czwarte. Tutaj mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć podpunktów. So please write down from 1 to 6. Odpowiadamy ABC. So please answer A, B or C. Alright. Chopin was born in 1810 in
A. Warsaw, B. Żelazowa Wola, C. Paris. Okay? Odpowiadamy, gdzie się urodził Chopin z tych trzech miejscowości. Okay, number two. Chopin's came from France. Tak? Czyli albo A. Father, B. Mother, C. Parents. Mama, tata, mama czy rodzice pochodzili z Francji. Tak? Trzeba to zaznaczyć. How old was Chopin when he gave the first public concert? Ile miał lat Chopin, kiedy pierwszy raz zagrał publicznie pierwszy koncert? A. 8, B. 12, C. 18. Number 4. At the age of 20, Chopin left Poland and went to live in A. Spain, B. France, C. the United Kingdom. Czyli kiedy miał 20 lat, Chopin wyruszył z Polski, żeby zamieszkać w Hiszpanii, Francji czy Wielkiej Brytanii. Number 5. Chopin was not only a composer and a pianist, but also a writer, a painter, a piano teacher. Czyli Chopin był nie tylko kompozytorem i pianistą, ale także pisarzem, a B. malarzem, czy też nauczycielem gry na pianinie. I ostatnie, szóste. Chopin's heart is in. Serce Chopina znajduje się w A. Paris, Paryżu, B. Warsaw, C. Krakow, Krakowie, tak? Paryżu, Warszawie czy Krakowie. Zaznaczcie odpowiedzi, zastanówcie się, tak? Według oczywiście Was, jak myślicie, które z odpowiedzi są poprawne. No i teraz posłuchamy sobie nagrania i będziemy wszystko wiedzieć, ok? So listen, macie chwilę jeszcze, żeby zaznaczyć odpowiedzi, A, B lub C. Ok? No i jedziemy. All right, I can try. Great. Here's question number one. Was Chopin born in France? No, he was born in Poland, in Żelazowa Wola. That's correct. Actually, I'm going there to visit his childhood house tomorrow. And I really want to see the countryside I know from photos, with those beautiful fields and willows. Okay, Chopin's surname is French. Do you know why? I think his father was French, right? Yes, he came to Poland when he was 16. He lived here all his life. For a long time, he worked as a French teacher. Okay, question number three. How old was Chopin when he gave his first concert? 8, 12, or 18? He was a talented child, a musical genius, so 8? Correct. But did you know that Chopin didn't like public performances? He only gave about 30 concerts in his life. Anyway, the next question. Chopin left Poland when he was just 20. Where did he spend the rest of his life? In Paris, I think. That's right. He traveled a bit to Spain and Britain, but he spent most of his time in Paris. He published his music there, sometimes gave concerts, and he worked as a private piano teacher. A lot of people wanted to have lessons with him. Unfortunately, his health wasn't good. He died in Paris when he was just 39. On to the last question. Where is Chopin's grave? I think it's in Paris, but his heart is in the Holy Cross Church in Warsaw. That was Chopin's wish. He wanted his heart to go back to Poland. That's right. You did very well. Congratulations. Oh, thank you for interviewing me. Okay. Moi drodzy, jeżeli potrzebujecie jeszcze raz posłuchać, tak, no to cofamy sobie o te dwie minuty wstecz. Natomiast myślę, że bardzo proste było to słuchanie i na pewno też większość informacji znaliście. Okej, okay, no to sprawdźmy, jakie były poprawne odpowiedzi. Na pierwsza odpowiedź to oczywiście B, czyli urodził się w Żelazowej Woli w Polsce. Macie tutaj nawet, moi drodzy, na obrazkach Chopin's Childhood House in Żelazowa Wola, czyli jego dom rodzinny w Żelazowej Woli. Natomiast tutaj mamy wieżby, które znajdują się niedaleko, tak, Żelazowej Woli. Chopin's, of course, father came from France, czyli tata Chopina pochodził z Francji, dlatego się nazywa, dlatego ma takie nazwisko Chopin, tak? Fryderyk, tak, Chopin. Tata Francuz. Ok, trzecie znowu A. Miał 8 lat, kiedy zagrał pierwszy koncert, był bardzo utalentowanym dzieckiem. Numer 4. Kiedy miał 20 lat, no to zamieszkał we Francji, czyli B, w Paryżu. Ok. 5. Chopin był nie tylko kompozytorem i pianistą, ale także nauczycielem gry na pianinie, tak? Czyli C. I ostatnie. Jego serce znajduje się w kościele w Warszawie, natomiast grób i całe ciało, tak? To była jego ostatnia wola, żeby serce było w Polsce, natomiast grób w Paryżu. Okay. I to były poprawne odpowiedzi do tego zadania. Mam nadzieję, że poradziliście sobie z tym zadaniem
bardzo dobrze. Ok. No i moi drodzy, ostatnie zadanie na dzisiaj, czyli zadanie szóste. Look at the Frederic Chopin monument in the photo. What do you know about it? What does it show? Read the first paragraph of the text and check your ideas. Mamy tutaj zdjęcie, moi drodzy, zdjęcie posągu, tak, który znajduje się w Parku Łazienkowskim, tak, w Warszawie. Jest jednym z najbardziej popularnych chyba przedstawień, tak, tego sławnego kompozytora. No i jak myślicie, co on pokazuje, tak? Co on nam tutaj okazuje, dlaczego jest taki dziwny jakiś taki słup nad nim, tak? Nad Chopinem. Jeżeli nie wiecie, no to przeczytamy sobie pierwszy paragraf i będziecie już wszystko wiedzieć, ok? So let's read it. The Chopin Monument in Łazienki Park is Warsaw and is probably the most famous statue of the great composer. It shows Chopin next to a willow tree. He's listening to the sound of the tree and the wind. And that's where everyone can listen also to his music. There are three concerts there every Sunday in the summer months. Okay. Czyli właśnie w tym Parku Łazienkowskim jest to wierzba, moi drodzy, czyli ten tutaj takie coś, co może na pierwszy rzut oka nie wygląda jak drzewo, no jest to wierzba. I pokazuje ten posąg pokazuje Chopina, który siedzi sobie przy właśnie tym drzewie, tak, przy wierzbie i słucha dźwięku, który się wydobywa, tak, poprzez szeleszczącą wierzbę na wietrze. No ponieważ tam też można posłuchać jego muzyki, ponieważ tam odbywają się koncerty, tak, w każdą niedzielę w miesiącach letnich. Ok, moi drodzy, myślę, że na tyle nam spokojnie wystarczy. Dla chętnych, tak, jest doczytanie tego tutaj tekstu o Chopinie i wykonanie zadania siódmego, czyli odpowiedzenie na pytania, tak, trzy pytania na podstawie tego tekstu, który macie w zadaniu szóstym. Ok, thank you very much for today. See you next time. Goodbye.